Zimno. Angielskie opowieści. Cześć, siemaneczko, z tej strony Kawiórka. Kawiórka, ale czemu tak wyglądasz okropnie? W sensie, takie włosy i w ogóle niepoukładane, nierozczesane i w ogóle jakieś tłuste, czy o co chodzi? Nie, te włosy są mokre, bo właśnie wróciłam z pracy. Miałam dzisiaj filmu nie nagrywać, ale to, co się stało, po prostu muszę się z wami w tym podzielić w moich angielskich opowieściach, więc... Zaczynajmy. Bardzo was przepraszam za ten syf z tyłu. Pewnie się też zastanawiacie, czemu taki makijaż, a mieliśmy małą imprezę w pracy. Więc założyłam sobie taki makijaż mocny i sztuczne rzęsy, których normalnie nie noszę. Naprawdę musi być okazja, żebym założyła takie sztuczne rzęsy. No i teraz właśnie jest ta okazja. No ale dobra, przejdźmy do filmu, przejdźmy do tego, co się stało, bo słuchajcie... Stało się i to dużo. To będą szybkie angielskie opowieści. Chcę wam powiedzieć na świeżo to, co się stało właśnie teraz. Powiem szczerze, że troszeczkę się boję. Mam nadzieję, że ten facet nie stoi mi pod drzwiami. Więc skończyłam pracę i jak zawsze sobie szybciutko drepczę do autobusu. Stoję na tym przystanku i czekam. Ludzie się zbierają, coraz więcej. Przyjechał autobus i ja sobie ustałam tam z tyłu, żeby wszyscy panowie sobie weszli, a ja po nich. No bo nie wiem, po prostu tak lubię. Nie lubię, jak ktoś za mną wchodzi. No tak mam i w ogóle, zwłaszcza jeśli to są faceci. Bo ja sobie do góry idę, zawsze po schodach idę, wiecie, o co chodzi. A tu taki pan prawie ci twarzą w kupę chce wejść. Niechcący. Więc przepuściłam ich wszystkich, no i ten ostatni do mnie, że nie, you please, first. A ja do niego, że no, thank you, you. No i on mnie przepuszcza, ja jego, on mnie, ja jego. I tak się przepuszczamy. Autobus czeka, ludzie się patrzą, wie, może... No dobra, już nie będę taka paniusia, tak? Przecież Jezus Maria, chyba mnie nie zje od tyłu. Dobra, idę sobie, pyk, pyk, pyk. Kupiłam bilet, no i słyszę taki oddech nad moim uchem, takie... No nie, zaczyna się dobrze, zaczyna się elegancko. Szybko wzięłam bilecik i czmyk do góry po schodkach, więc nie zdążył za mną iść. Nawet nie poszedł za mną do góry. Dobra, jakiś przypadek, pewnie niechcący mi zasapał do ucha, bo był zmęczony, czy nie wiadomo, o co chodzi. Jadę sobie, jadę, daleką podróż. No jechałam tak z 35 minut, no i zatrzymaliśmy się już na moim przystanku, niedaleko mojego domu. Więc ja sobie czmyk, sobie schodzę, zbiegam na dół szybko. No i już jestem na schodach i chcę wyjść, no ale muszę przepuścić ludzi, którzy są przede mną. No i ja patrzę i tam ten facet, ten chłopak, ten pan. I chciały przejść, a zobaczył, że idę i do mnie proszę. O, znowu zaczynamy. Już machnęłam ręką, mówię, dobra, idę. Mówię, thank you i sobie przeszłam i poszłam. I szybkim krokiem, tyk, 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 tyk. No bo wiecie, godzina 24 chyba bodajże, jeśli się nie mylę. Biegnę tymi nóżkami szybciutko do domu, jak to ja zawsze. Jeszcze padało, tak jak widać. I miałam w ogóle słuchawki na uszach i słuchałam muzyki. I muzyka mi przestała działać. Nie wiem, czy zasięgu nie było, czy co się stało. Ustałam na chwilę, otworzyłam telefon i sobie patrzę, nie, w telefon, co tam się dzieje. No i tak stałam z pół minuty co najmniej. No i ten facet przeszedł. No idzie, każdy sobie idzie w którąś stronę, tak? Przecież to nie znaczy, że on za mną idzie. Tak? Zapamiętajcie to. No ja w telefonie patrzę, no ale wiadomo, jak przeszedł i tam już poszedł, to sobie tak luknęłam. Patrzę, a on sobie idzie tak coraz wolniej, z 5-6 metrów ode mnie się odwraca i się patrzy. I ustał. Ja mówię... Ty chamie, to ty pewnie za mną szedłeś. Ale mówię, nie, znowu sobie wkręcam. I dalej scrolluję sobie w dół. Cokolwiek robiłam na tym telefonie, już wtedy udawałam, już tylko tak robiłam. Damn, son. On stał, coś tam patrzał w prawo, w lewo, w chmury. Coś tu nie halo będzie, coś będzie się działo, nie? Poszedł, aha, poszedł w prawo. Psy daisy. Co jest? Jakaś taka, jestem bardzo ruchliwa, bo słuchajcie, zestresowana jestem. Więc poszedł w prawo, ale dziwnie się patrzał, tak powoli szedł i w ogóle. Jak wyfrunęłam prosto, w stronę mojego domu oczywiście, odwracałam się co chwilę, patrzę, nie idzie za mną, mówię, jest, dał mi spokój, jest. No to idę sobie prosto, można skręcić w prawo, w lewo i w ogóle wszędzie, ale ja szłam prosto, bo to jest moja droga do domu. Mam jakieś dziwne uczucie, czuję się jakby ktoś za mną szedł, ale mówię, niemożliwe. Ja się oglądam, patrzę, a tamten facet za mną idzie, bo poznałam po jeansach. Co? Przecież poszedł w prawo pewnym krokiem. Kurczę, jakim cudem się znalazł tam, gdzie ja jestem? Gdzie już przeszłam spory kawałek. Trochę tak niemożliwe, że wszedł w prawo, a później akurat szedł tam, gdzie ja. Coś mi tu nie pasuje. Czuję, że on za mną idzie. Co, ja przyspieszałam kroku? On też przyspieszał, wyobraźcie sobie. Ja zwalniałam, on też zwalniał. Mówię, nie,
Masakra, Boże, co ja mam teraz zrobić? Nie, 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 nie. Wtedy panikowałam. Fakt faktem, mieszkam koło policji. Ale co z tego, jak ona w nocy jest zamknięta? Ja tam mogę nawalać, mogę pukać, oni mnie otworzą. Bo po prostu są otwarte ofisy gdzieś tam w środku, a nie policja, policja. Nie wiem, czy wytłumaczyłam dobrze. Chyba tak. Pójdę do domu, zanim znajdę klucze, ustanę pod domem, będę chciała otworzyć drzwi, on może z tyłu za mną iść i wepchnąć mnie do domu i coś tam zrobić. Dobra, zmiana planów. Skręcę w prawo i po prostu on przejdzie prosto, a ja sobie później wyjdę. Ale mówię, ale jeśli on za mną idzie, to pójdę za mną. I co? I go zaskoczę, powiem, hej, jestem tutaj. I co dalej? No co tu zrobić, co tu zrobić? Położyłam torbę. Łapię za telefon i tam po angielsku: hello babe, no cześć, już jestem praktycznie, możesz po mnie wyjść, czekam na ciebie. I tam gadam niby z chłopakiem. Ten chłopak idzie, idzie, idzie. No i nagle zbliża się ten moment, kiedy jesteśmy tak jakby naprzeciwko siebie. On miał na sobie kaptur. Zdjął ten kaptur, spojrzał się na mnie, odwrócił się, założył kaptur i poszedł. Co? O co mu chodzi? Północ prawie, ciemno jak w tyłku, pustka, zero ludności na mojej ulicy, nie było nikogo, policja zamknięta, ja i ten chłopak, czy tam facet, szczerze powiedziawszy, rozmawiałam tak, do telefonu, ale kątem oka spojrzałam. Miał bardzo dziwny wyraz twarzy, powiem tak, wystraszyłam się mega, 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 gdzie ja do bojaźliwych nie należę, bo jakby podszedł do... Karate kid. Dostał. A nigdy nie wiadomo, czy nie miał noża, albo pistoletu, jak to bywa tu w Anglii, trzeba naprawdę uważać. Niby nie można nosić takich rzeczy przy sobie, ale widziałam nie takie akcje. No ale słuchajcie, on sobie przeszedł, on sobie poszedł, już mogę się zrelaksować, jest wszystko okej, tak? Nie za bardzo. Bo on szedł dalej w stronę mojego domu, więc musiałam wziąć swoje manatki, swoją torbę i drugą torbę i trzecią torbę, bo dużo miałam dzisiaj w pracy toreb, bo się przebieraliśmy i takie tam różne rzeczy. Idę sobie za nim, a on co chwilę się obraca i obraca i obraca. O co mu chodzi? Aż raz tak się obrócił i prawie się wywrócił. Mówię, haha, dobrze ci tak, chamie jeden. Jeszcze padało, była taka brzydka pogoda, że mówię, Boże, jest szaro, ciemno. Jeszcze jak coś mi zrobi, to mnie gdzieś zakopie i nawet nikt nie zauważy, bo gdzieś spłynę razem ze ściekami. Dobra, to było głupie. Jak zobaczył, że idę, się odwrócił dwa razy i zaczął uciekać. Co? Ale co, teraz on ucieka przede mną, że niby jak go śledzę? Czy o co mu chodzi? Ty, o co mu chodzi? No i że... Au! Wow, wow. A wow, aż mi się komputer włączył. Tak sobie pomyślałam, że może wie, gdzie mieszkam, bo pobiegł blisko mojego domu i tam stało dużo samochodów, więc pomyślałam sobie, że pobiegł tam, gdzieś się schował za samochód, poczeka, aż zacznę otwierać drzwi i mnie napadnie! Tak sobie pomyślałam w głowie, tak sobie uroiłam. To są moje urojenia, które po prostu muszę opanować za każdym razem, bo przez nie dostaję jakieś paranoi, po prostu się boję. Szłam do tego domu i wszystkie samochody z prawa, z lewa, patrzę, ktoś tam stoi, chowa się, kica, kuca, czy nie wiem, leży pod samochodem, więc patrzę, nikogo nie ma, mówię, no dobra, to czysto jest, szybko, klucz w drzwi, biegnę, czy, bum, 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 weszłam do środka, zamknęłam, pyk, 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 jest, bezpieczna, bezpieczna w domku, bo zapalałam mnóstwo świateł, że niby tam dużo osób jest w domu, chociaż to było głupie, bo jakby mnie obserwował, to i tak widział, że ja weszłam i zapaliłam wszystkie światła, Ale słuchajcie, stres robi swoje i właśnie to tak jest, że człowiek się stresuje i później wychodzą takie głupoty. To była historia jak najbardziej prawdziwa, była prawdziwsza niż moje włosy, które właśnie chciałam wyrwać, ale nie jest wcale tak łatwo. Ała. No tak jak zauważyliście, mam czarne pasemka, które mi w ogóle nie pasują, ale po prostu pasowały mi do pewnego stroju, więc musiałam je ubrać. Jakieś sztuczne, nie? Była właśnie taka sytuacja, która była jak najbardziej prawdziwa i pamiętajcie, jak wracacie późno w nocy, najlepiej zadzwonicie po chłopaka, dziewczynę. Znaczy, dziewczyny nie powinny wracać późno w nocy. Zadzwońcie po swojego chłopaka, tatę, mamę, koleżankę, kogokolwiek, żeby po was przyszedł. Mam nadzieję, że angielska powieść wam się podobała, która była opowiedziana jak świeże bułeczki. Szybko włączam kamerę, opowiadam wam, żebyście mieli newsy z pierwszej ręki. Żebym o niczym nie zapomniała, bo ja potrafię zapomnieć, co się działo wczoraj, więc... W każdym razie, dzięki za oglądanie! Co to było? Seria angielskie opowieści w każdy wtorek po południu. Ała, już piąty raz się walnęłam w rękę. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, możecie zasubskrybować. Mój Instagram jest tam na dole w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa kawiórki!